A przed nami ćwiczenie z naszego portalu. I tutaj chodzi o to, aby ten układ równań dopisać. To znaczy mamy jedno równanie i drugie równanie nie do końca kompletne. I chodzi o to, żeby to współczynniki przy x i y napisać w ten sposób, takie dobrać współczynniki, aby cały układ równań miał nieskończenie wiele rozwiązań. Dobrze, to ja przekopiowałem sobie tę treść do mojej tablicy tutaj. Czyli tak, może przepiszę tutaj jeszcze raz te równanie. 4x plus 7y to jest minus 6. No a nasze równanie ma być takie. Tutaj mamy jakiś boks razy x, drugi boks na miejsce współczynnik przy y i to ma być równe 3. Dobrze, i teraz chcemy, żeby ten układ równań miał nieskończenie wiele rozwiązań, czyli tak naprawdę, prawda, nie chcemy narzucać żadnych nowych warunków na x i y. No, takie jedno równanie reprezentuje prostą, no, układ równań, drugie równanie reprezentowałoby drugą prostą, więc chcemy, żeby... No i dwie proste mogą się przecinać albo w jednym punkcie, albo nie przecinać wcale, wtedy taki układ nie ma rozwiązań, albo mogą być, czyli są równoległe, lub się pokrywają. Prawda? Czyli chcemy, żeby ta geometryczna sytuacja jest taka, żeby to drugie równanie reprezentowało tę samą prostą. Prawda? Żeby to nie było żadnych nowych warunków na x i y. No to popatrzmy. No, nie jest to zupełnie dowolne, mianowicie popatrzmy na prawe strony. Otóż prawa strona tego drugiego równania, no jak się ma do lewej strony? Otóż do prawej strony pierwszego równania. No tu jest 3, tu jest minus 6, prawda? Więc może przepiszmy to pierwsze równanie w ten sposób, żeby po prawej stronie mieć 3. No? Czyli mamy równanie 4x plus 7y to jest minus 6. Teraz jeżeli chcemy mieć minus 3, no to musimy podzielić, przepraszam, jeżeli chcemy mieć 3, to musimy podzielić przez 2, no to podzielmy równanie przez 2, przez minus 2, czyli dzielimy przez minus 2. No, wolno nam obie strony równania dzielić przez tę samą liczbę i wtedy otrzymujemy równanie minus 6 przez minus 2, to jest 3 i tu będzie co? Minus 2x minus 7 drugich y, no 7 drugich lub inaczej to jest 3,5, tak? Czyli minus 2, minus 2x, minus 3,5y jest równe 3. No i teraz, jeżeli chcemy, żeby to drugie równanie nie narzucało żadnych nowych warunków na x i y, no to i miało po prawej stronie 3, czyli de facto drugie równanie musi być pierwszym równaniem przekształconym jakoś tam, czyli musi być tym równaniem. Wobec tego współczynnik przy x musi być minus 2, a przy y minus 3,5. No i pamiętając o tym, przejdźmy do, rozwiążmy to, tak? Czyli tutaj chcemy wpisać minus 2, tak? A w drugim przy y ma być minus 3,5, minus 3,5. No i sprawdźmy nasze rozwiązanie. Wspaniale. A więc rozwiązaliśmy zadanie poprawne. No i zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań, logowania się na portalu, zdobywania punktów i odznak, a przede wszystkim do samodzielnej pracy.